Witam Państwa serdecznie w trzecim odcinku naszego nowego cyklu programów Poznaj swojego radnego. Telewizja ITV Zawiercie tradycyjnie gości w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Dzisiaj naszym pierwszym gościem jest pani Edyta Grzebieluch. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć naszym widzom o sobie, zwłaszcza pod kątem tym prywatnym, o czym pewnie niektórzy z naszych widzów nie wiedzą. Może tak zacznę od tego, że nazywam się Edyta Grzebieluch, pochodzę z miasta właśnie Zawiercie, jestem radną w mieście Zawiercie, jestem przewodniczącą spraw Komisji i Ochrony Zdrowia, spraw społecznej ochrony zdrowia. Natomiast prywatnie, poza bycia radną, jestem pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I tu zaznaczam, zawsze staram być się tym człowiekiem, potem urzędnikiem dopiero. Także wiele osób, myślę, z tego mnie zna. Nie lubię straszyć, tak, płatników, petentów, także zawsze zapraszam. Jeżeli mają jakieś problemy, staram się je rozwiązywać i pomagać. Prywatnie jeszcze jestem oczywiście mega szczęśliwą mamą mojej cudownej córki, która ma zespół Patman Crew. Też wszyscy tutaj zawiercianie, nie tylko, bo są medialni na całą Polskę i tak, poza. Tak. Także jestem bardzo dumna z niej. Że taką karierę rozwija swoją. I cóż ja mogę powiedzieć? No. Dziękuję bardzo. Znamy i kibicujemy. Temat jest, nie jest nam obcy. Proszę nam powiedzieć, na jakim terenie jest pani radną? Moja dzielnica to jest centrum, centrum 3 bodajże, bo tam jest podzielone właśnie. Tak, no centrum jest ogromne. Są to ulice właśnie między innymi Paderewskiego, która jest tutaj akurat do szkoły piątki, tam się kończy mój obszar. Rejmonta, ulica Piekarska, jest to malutka ulica, Jaśminowa. To chyba najgłówniejsze te ulice. Jest pani radną w tym miejscu pierwszą kadencję? Tak jest, pierwszą kadencję. 2 lata już za nami, pewnie jakiś dorobek, o czym warto powiedzieć, co zostało zrealizowane na tym terenie? Pewnie tak, jak każdy z nas, każdy radny, zawsze zgłasza jakieś interpelacje, wnioski, na podstawie oczywiście spotkań z ludźmi, które wcześniej z naszymi mieszkańcami z dzielnicy, które wcześniej aranżujemy jakoś. Tak, tak. I powiem szczerze, że moje akurat wnioski udało się częściowo już zrealizować. Jeden obecnie jest w trakcie, jest to budowa parkingu za ciastkarnią Bajka. Jest to rewitalizacja całego tego terenu, skwerku. Współpracuję także ze spółdzielnią mieszkaniową pana Sokoła, gdzie udało się przed moim blokiem właśnie na Paderewskiego 25 piękny parking, że tak powiem. Potrzebne parkingi, tak, bardzo. Wnioskowałam, jest parking, jest bardzo dużo miejsc, tym bardziej, że w moim bloku jest przychodnia Almed, więc niestety nie mieli ludzie gdzie parkować. W tej chwili jest naprawdę już dużo miejsca, a tym bardziej, że przybędzie jeszcze właśnie tam za Bajką. Cały czas staram się o jakieś właśnie parkingi, place zabaw. Bardzo dużo robimy w czasie letnim pikników dla rodzin. Tak, to prawda. Nawet organizujemy to wspólnie też z naszym księdzem Jackiem. Także. Czy jakie cele przyświecają? Bezpieczeństwo, co jeszcze? Integracja. Bezpieczeństwo, tak, integracja, ale głównie powiem szczerze, także, tak jak zaznaczyłam już wcześniej, jestem typowym społecznikiem, tak? Jestem politykiem, ale bardziej jestem społecznikiem, czyli najbardziej skupiam się tutaj na ludziach takich potrzebujących, czyli biednych, niepełnosprawnych, tacy, którzy no, nie dadzą sobie sami rady bez pomocy innych, tak? Czyli tego drugiego człowieka. To jest dla mnie najważniejsze. Rozumiem. Wiemy, co zostało zrealizowane. Pewnie macie jeszcze na waszym terenie marzenia i potrzeby na najbliższe lata. Co jest najważniejsze dla pani terenu? Powiem tak, z tych wszystkich wniosków i głosów ludu, że tak powiem, bo ja zawsze przede wszystkim skupiam się na tym, co ludzie, z czym interweniują, o co mnie proszą, to powiem tak szczerze, że jest masa potrzeb. Wszystkie są rozsądne? Takie... Są rozsądne, uważam, że tak, to jest w takim stopniu rozsądnym. Głównie zawsze ludzie mają problemy, wiadomo, jeżeli są to ludzie starsi, proszą
o zdrowie, tak? Czyli tak, aby były na przykład w naszym szpitalu no, onkologia, żeby nie musieli daleko jeździć, ponieważ no, są te osoby niejednokrotnie samotne, nie ma kto zawieźć takie osoby do takich gliwic, więc tutaj już małymi kroczkami, ale z tego co widzę, szpital się stara i już jest taka mała onkologia na razie. To jest jakaś taka informacja. Na dzień dzisiejszy oczywiście. Więc w ogóle mam słabość do starszych ludzi i jest mi niezmiernie przykro, jeżeli taka osoba samotna nie ma pomocy, tak? Więc jeszcze przyznam się tutaj, że od kilku lat biorę udział. Jestem wolontariuszem w Szlachetnej Paczce. To też otwiera oczy na pewne problemy, prawda? Właśnie to chciałam przekazać, że moim marzeniem, ja powiem jakie jest moje może marzenie jako radnej, żeby większość z nas spojrzała na problemy innych w taki sposób, że ja mam, ale podziel się z tym. Podziel się tym z kimś innym, tak? Nie udawaj, że nie widzisz jego problemu. Bo to czasami naprawdę niewiele trzeba. To nie są ludzie, którzy... A najczęściej słyszę, nie, ja sam się dorabiałem, nie będę pomagał tej drugiej osobie, niech się weźmie do pracy. Oczywiście. A tak naprawdę dzieci nie są niczemu winne, tak? Bo na przykład, że rodzice są alkoholikami, ale dzieci nie są winne. Więc tutaj chciałabym, żeby wszyscy, czy to radni, czy ludzie, którzy posiadają już wiadomo jakieś swoje konkretne zasoby, nie odwracali się, nie udawali, że nie widzą takiego problemu. Tak, święta blisko i tym bardziej powinniśmy otwierać nasze serca i portfele przy okazji, żeby podzielić się. Niewiele trzeba, naprawdę. Tak, tak, to bardzo ważne. W takiej skali ogólnomiejskiej, poza tym oddziałem onkologicznym, jest coś jeszcze, czego tutaj trzeba, co jest niezbędne? Ja powiem tak, mieszkania. Ja widzę, jaka jest lista oczekujących na te mieszkania. Więc, mówimy o socjalnych mieszkaniach, tak? Oczywiście, komunalne, socjalne, żeby tych mieszkań powstawało jak najwięcej, dlatego że naprawdę ludzi nie stać na kupno sobie bloków, no niestety. Więc takie mieszkania, a tym bardziej jak ktoś jest niepełnosprawny, to jest dla nich naprawdę, no... Ma różne losowe, tak, losowe przypadki, tak jest. Więc to jest z mojej strony, bardzo chciałabym, żeby to się... W tym naszym zawieciu rozwinęło na tyle, żeby ta lista zmniejszyła się już do naprawdę nie 200, a 20 potrzebujących. I to by było bardzo optymistyczne rozwiązanie. Czas naszego spotkania dobiegł już końca. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie, za te wszystkie cenne informacje. A Państwa zapraszam na spotkanie z następnym naszym gościem za chwilkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wracamy po krótkiej przerwie. Naszym kolejnym gościem jest radny Rady Miasta Zawiercie Leopold Stawarz. Witam serdecznie. Witam również Panie Leopoldzie. Tradycją naszego programu jest to, że już na samym początku nasi goście przybliżają swoją osobę tym, którzy ich jeszcze nie znają. Ja tutaj mam wątpliwości, czy Pana ktoś nie zna, ale być może. Proszę bardzo. Z zawodu jestem śpiewakiem, muzykiem, nauczycielem. Można powiedzieć, że te wszystkie funkcje, te zawody łączą się ze sobą, bo i współpracuję z teatrami, z orkiestrami, z dyrygentami, a można powiedzieć też, że swoją wiedzą, umiejętnościami dzielę się z młodzieżą, ale nie tylko z młodzieżą, bo z osobami troszkę starszymi, które śpiewają po prostu u nas w chórze. Więc generalnie jestem muzykiem. To nie pytam już o pasję. Rozumiem, że praca jest pasją. Jest, ale z drugiej strony też zajęcia sportowe też są moją pasją. Proszę. Oczywiście, że tak. Muzycy, w związku z tym, że mają taki zawód, jaki mają, chyba częściej muszą uprawiać sport tak naprawdę niż inne zawody. Dam przykład. Instrumentalista, który przez całe życie dźwiga kontrabas, skrzypce. I bardzo często jest sytuacja tego typu, że no, mają problem czy z kręgosłupem, czy z układem kostnym, tak to nazwijmy. I na przykład taki wyjazd na narty, czy wyjazd nad kąpieliska jest zawsze skazany, bo to bardzo rozluźnia i mnóstwo moich kolegów muzyków właśnie w ten sposób się relaksuje, czy po prostu uprawia sport jako pasję. To bardzo ważne. Na jakim terenie jest Pan radnym? Radnym jestem na terenie Marciszowa i Kosowskiej Niwy. O, tak to można powiedzieć. Bardzo wymagający teren? Dużo do zrobienia przed Panem? Wymagający. Myślę, że każdy teren jest wymagający.
Też pytanie tylko, na ile rzeczywiście można zrealizować i na ile mieszkańcy wierzą w to, że radny robi tyle, ile można, żeby to wszystko zrealizować. A jak jest u Pana w takim razie? Nie zawsze jest łatwo. Może tak, że no wiadomo, każdy z mieszkańców dba też o swój fragment, który chce, żeby był zrobiony, odnowiony. Pan prezydent jakby wyznaczył, co roku wyznacza jakby określoną ilość pieniędzy na to, żeby zrealizować coś w danej dzielnicy. I nie zawsze jest tak, że można wszystko, mówiąc krótko i kolokwialnie, przepchnąć, ale upieram się delikatnie, grzecznie, bo wiem, że... Z argumentacją stosowną, prawda? Tak, to trzeba. No ale tak, myślę, tak, że duże rzeczy nam się już udało zrobić. Może tak, ja nie umiem się tym chwalić wszystkim, bo są, znam ludzi, którzy... Obnoszą się ze swoimi sukcesami, tak? Tak, a to jest tak, jeżeli chodzi na artystycznej niwie, bardziej. A tutaj, no, jakby spełniam swoją rolę, swoją misję i cieszę się, jak coś jest zrobione i idę i patrzę, park, znaczy dla dzieci plac zabaw, zrobiony. Pod, który był zniszczony, naprawiony. Droga, która miała być zrobiona, jest zrobiona. I to po prostu idę, czy jadę samochodem lub rowerem i się po prostu z tego cieszę, bo tak miało być. Czyli taki bardzo ludzki wymiar i to jest piękne. Ale to też powiem wszystko dzięki temu, że mam dobry kontakt jednak z przewodniczącym Rady Osiedla, bo to jest bardzo ważne, kiedy ma się... Przepływ informacji, rozumiem, jest dobry między wami. Tak, i nie ma jakby jakichś tarć tam na linii i tak naprawdę tutaj nie ma. Muszę powiedzieć, że jest dobra współpraca. No i właśnie współpraca jest takim punktem wyjścia chyba bardzo dobrym. Chciałam zapytać o to, czym się Pan może pochwalić, ale już wiem, plac zabaw. Co jest jeszcze? Plac zabaw, to jest, tak. Jest zrobiony fragment ulicy Łabędziej, który przez lata był nieokreślony, dlatego że nie można było znaleźć właściciela, który nie mógł wyrazić zgody na to, żeby ten fragment ulicy oddać i ten fragment ulicy straszył tam około 20-30 metrów. No ale jest, wszystko jest. Jest droga w okolicy Placu Zabaw, która też była bardzo polna i w tej chwili myślę, że mieszkańcy, którzy tam mieszkają, to ulica Marciszowska, jakby punkty B, no, są zadowoleni, i, bo jest wybrukowana, jest po prostu ładnie. Co jeszcze? Na osiedlu zrobiliśmy taką wiatę, którą można wykorzystywać latem po to, żeby czy młodzież, czy koła gospodyń wiejskich, czy inne zespoły artystyczne mogły się latem prezentować tak piknikowo. Piknikowo, bo to też jest ważne, żeby taka sytuacja była. Ulicę Wilgi, Wilcza, na przyszły rok będzie ulica Żwirowa, która jest w planie jakby dwuletnim robót. W tym roku też zaakceptowaliśmy wszyscy, żeby były robione chodniki, chodnik na ulicy Nowowiejskiej, więc myślę, że tak naprawdę dzieje się dużo. W ogóle pierwszą sytuację to miałem śmieszną, że jeszcze nie było oficjalnych wyników wyborów, a już miałem o 6 telefon, bo ktoś miał krawężniki źle położone, bo akurat były kładzione ulicy na ulicy Mrzygłockiej. Tak, Mrzygłockiej. I o 6 rano następnego dnia, już po wyborach, kiedy były nieoficjalne wyniki, już miałem telefony. Panie Leopoldzie, bo pani jest u nas radnym i tutaj nie pan coś zrobi. No ale no, to jest pana pierwsza kadencja? Tak, pierwsza kadencja. Ale widzę, że wcale nie jest tak trudno, skoro kontakt jest doskonały, potrzeby są. Może to nie jest tak do końca. Powiem szczerze, że myślę, że każdy, kto nie był wcześniej radnym... Uczy się po prostu. Tak, no, uczy się, ale to jest tak, że to wymaga jednak bardzo dużo czasu. I to nie jest tak, że to są dwie komisje w miesiącu plus sesja i do domu. To nie jest tak. To absolutnie nie jest tak. Jest to dużo pracy. No, jesteśmy radnymi na ogół w miejscu, gdzie mieszkamy, tak? Gdzie żyjemy. I to, ale no, tak jak mówię, to dzięki temu poznaję ludzi, poznaję tak samo to, jakie mają zapatrywania i też poznaję charaktery. Ale tak jak mówię, też trzeba wziąć głęboki oddech. No, zostałem, i mierzyć. Tak, i zostałem wybrany, w związku z tym jakby no, służyć tym ludziom, bo po to jest. A czasami trzeba też ludziom wytłumaczyć, że czasami postępują
źle, że źle myślą, bo to nie jest tak, że zawsze osoby, które coś od nas chcą, że mają rację. Rozumiem. To nie jest tak. No miałem też taką sytuację, że dlaczego jeden sąsiad ma na przykład wjazd, a drugi nie ma wjazdu. O. Okazało się, że to nie jest tak, bo to nie ma sąsiad wjazd, tylko jest wjazd na działkę, która jest obok, która ma poprawić atrakcyjność terenu dla potencjalnych później kontrahentów. Tak. A że akurat ten wjazd naprzeciwko jest jednego domu, no to drugi sąsiad miał pretensje. A dlaczego tutaj nie ma? No, bo akurat tak wyszła działka, że tutaj nie ma. I tam jeszcze pewne rzeczy, które wytłumaczyłem panu. Mam nadzieję, że zrozumiał, o co chodziło i na razie się uspokoił. Ale czasami, mówię, też trzeba umieć tak z ludźmi rozmawiać, bo... To bardzo ważne. I nie ignorować potrzeb, tylko właśnie jakimś takim dobrym tropem pójść i muszę powiedzieć, że czasami to chyba nerwy też puszczają, bo to człowiek jest człowiekiem, nie automatem. No ale na razie jeszcze... Dajemy radę. Po 2 latach. A co przyniosą kolejne 2? O czym marzycie? Co jest ważne? Ja startowałem jakby do Rady Miasta. Wiadomo, żeby reprezentować moje osiedle, ale także, żeby zrobić więcej w dziedzinie kultury. To nie jest żadną tajemnicą, ale no wiadomo, że od kilku kadencji no, sport jest bardziej dominującą dziedziną życia niż kultura. Nie mówię, że przeważającą, tylko no, mamy wiret, mamy piłkę nożną, siatkową, tenis stołowy. Jest to normalne. Bardzo chciałem, żeby to życie kulturalne u nas w mieście było aktywniejsze i dalej będę działał w tym kierunku. Po to założyliśmy orkiestrę, po to za moją sugestią zajęcia, które były w powiecie i tam były pewnego rodzaju problemy finansowe, przeszły pod miasto. Dzięki temu w MOK-u w tej chwili jest o wiele większa oferta i bogatsza kulturalna, bo i o zajęcia plastyczne, i muzyczne, i wokalne. Mamy tą orkiestrę młodzieżową, która miała ostatnio swój koncert razem z naszymi solistami. I ta oferta jest coraz bogatsza. I bardzo bym chciał, żeby ludzie widzieli, że warto wracać do Zawiercia i warto chodzić w Zawierciu na koncerty, bo najwięcej oczywiście narzekają ci, którzy na te koncerty nie chodzą. Albo hejtują tak samo te koncerty na portalach społecznościowych, ale to wtedy ja wiem, kto był na koncercie, a kto nie. Tak. I że cię weryfikuje. Tak, i ja wtedy się śmieję, tak jak na po jednym z takich koncertów było tak, no znowu pan radny śpiewał na koncercie, to. To tak, ja jestem radnym i w związku z tym nie wolno mi śpiewać, no bo jak skoro jestem radnym, to nie mogę śpiewać. Nie, to jest jednoznaczna konotacja i trudno się po prostu jej pozbyć. Ale to było ciekawe. Ja na tym koncercie nie śpiewałem. O, proszę. I dlatego ten komentarz mnie rozśmieszył, bo nie śpiewałem, akurat wtedy dyrygowałem orkiestrą, także... Ale ktoś widział na zdjęciu, no to... Tak, rozumiem. No, także śmiejemy się z takich rzeczy. Znaczy, one czasami trochę bolą, ale po pewnym czasie traktuję to... Nabieramy dystansu. O, trzeba. Tak jest. Dystans jest bardzo tak potrzebny. A na dzielnicy jest dużo do zrobienia. Ja myślę, że te chodniki na Kosowskiej, nie wiem, na Marciszowie jeszcze tak samo jest, na tym starym Marciszowie, tak to nazwijmy, jest sytuacja z wodociągami, które trzeba tak samo tam usprawnić, bo tam mieszkańcy się skarżą, że w związku z tym, że jest strefa aktywności, że nie do końca jest uregulowana ta gospodarka wodna i myślę, że to też będzie problemem. No myślę, że jakimś problemem będzie, bo to trzeba wszystkie stare rury wymontować. No przy okazji uczę się pewnych rzeczy budowlanych, o których nie miałem pojęcia, i, no ale tak to jest, no ale to dowiaduję się. Muszę siedzieć z planami, z mapami. Na szczęście z geografii kiedyś byłem, dobry byłem z geografii, może tak, więc mapa nie jest dla mnie problemem jako taka, czy plan. No ale tak jak mówię, no mieszkańcy mają swoje wnioski i zresztą za tydzień, nie, za 3 dni mamy spotkanie z panem prezydentem na osiedlu, więc też zobaczymy, co mieszkańcy powiedzą i jakie będą oczekiwania, jakie będą pretensje. A jakie możliwości? Jakie możliwości. Ale muszę powiedzieć, że w takich sytuacjach prezydent zawsze umie zachować i dystans, i spokój, i miarę. Tak, jest jakimś takim katalizatorem w tym wszystkim, co jest bardzo dobre. Także
czuć opiekę. To bardzo optymistyczne zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Sportowiec, muzyk i radny Rady Miejskiej Zawiercia. Naszym gościem był pan Leopold Stawarz. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. A my czekamy na następnego gościa. I po krótkiej przerwie zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnej części naszego odcinka Poznaj swojego radnego. Ze mną pani Barbara Kozioł, radna Rady Miasta Zawiercie. Pani Basiu, proszę powiedzieć o tym, gdzie pani jest radną, no i zdradzi nam odrobinę choć ze swojego prywatnego życia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Co, przyjemność po naszej stronie. Rzeczywiście jest to dobry moment, a także wspaniały pomysł, abyśmy mogli już po dwuletnim jakby po dwuletniej pracy. Jako radna, rzeczywiście można już cokolwiek powiedzieć. Chociaż jestem pierwszą kadencję, niemniej jednak wcześniej byłam przewodniczącą osiedla Stary Rynek, tak więc doświadczenie w jednostkach organizacyjnych już jakieś, powiedzmy, nabyłam. I czujność na potrzeby, prawda? Oczywiście. Ja tak myślę, że jak człowiek dużo rozmawia z mieszkańcami o potrzebach, pragnieniach, marzeniach, a także o tych problemach dnia codziennego, to rzeczywiście my, samorządowcy, jesteśmy w stanie doskonale się zorientować, co trzeba robić, w jakim kierunku. Tak, jestem radną Rady Miejskiej dzięki mieszkańcom osiedla. Dzięki im, ich zaufaniu już pełnię tę funkcję, tak jak już wspomniałam, ponad 2 lata, z czego jestem bardzo dumna, że mogę reprezentować moje osiedle. Moje osiedle, prawda, czyli Stary Rynek oczywiście. Co prawda nie jest to praca łatwa, rzeczywiście. Ale cóż, w życiu nie bywa łatwo, bywają problemy. To w każdym zawodzie są dobre i gorsze chwile. Niemniej jednak praca jako, pełnienie funkcji jako radna Rady Miejskiej daje mi dużo satysfakcji, dużo, ponieważ rzeczywiście spotykając się z ludźmi, biorąc na barki pewne problemy, rzeczywiście widzę, jak ważne są to rzeczy dla sprawy, dla mieszkańców, jak wiele jest do zrobienia i rzeczywiście jak człowiek jest konsekwentny w swoich działaniach, może dużo zrobić dla naszego miasta, bardzo dużo. I to jest coś wspaniałego, że można pomóc drugiemu człowiekowi właśnie pełniąc funkcję radnej Rady Miejskiej. To bardzo cieszy. Jest duża, ogromna satysfakcja i myślę, że to ludzie tak naprawdę dają mobilizację i ten power człowiekowi tak zwany do dalszych działań na rzecz miasta. Tak jest, czyli racjonalizm i konsekwencja w działaniu, to upartość jest gwarancja. I bezwzględne rzeczywiście podejście do tematu. Koledzy w urzędzie się nawet troszkę śmieją. O. Znowu Basia idzie z kolejnymi wnioskami. Ale się do tego tryb nie bez przyczyny. Tak, ja to specjalnie przyniosłam. To jest jedna z wielu teczek, które zdołałam nagromadzić. Bo, drodzy Państwo, nie tylko na sesjach Rady Miejskiej można złożyć wnioski, interpelować, prosić władze miasta o różne sprawy, ale również w dniu codziennym można przyjść i do różnych jednostek się udać, zapukać i powiedzieć, że światło nie działa, z kanalizacją są problemy, trzeba wiedzieć, dokąd pójść, z kim rozmawiać i rzeczywiście zazwyczaj spotykam się z przychylnością ze strony władz miasta i ze strony pracowników Urzędu Miasta, czy też Policji, Straży Miejskiej, bo przecież radny współpracuje na szerokim polu, a także w starostwie też mamy różne sprawy do załatwienia w imieniu mieszkańców, także generalnie spotykam się z pozytywnym odbiorem. Aczkolwiek wiadomo, człowiek chciałby więcej zrobić, ambicja szybciej, zawsze jest szybciej, tutaj, więcej, lepiej, ale cóż, no wszyscy się uczymy i myślę, że władze miasta będą jeszcze przychylniejsze w przyszłości, jak zobaczą efekty i rzeczywiście to myślę, że odbije się to też na przyszłych wyborach. Tak jest. No to jest taki efekt śnieżnej kuli, prawda? Coraz więcej, coraz lepiej. Jeśli ludzie dostrzegą te zmiany, dostrzegą wysiłek, pracę włożoną, to myślę, że tak docenią. Tak jest. Mówiłyśmy na razie bardzo ogólnie o tym, a co Stary Rynek zawdzięcza konkretnie pani działaniom? O czym możemy się tutaj pochwalić szczególnie?
To może teraz tak wypunktuję, a później troszkę rozwinę się w temacie, jeśli można. Dobrze. Nie wiem, ile mamy czasu dokładnie. Mamy kilka minut, także proszę. Kilka minut. Dobrze, to będę się jednak streszczać, bo ja lubię trochę poopowiadać, ale do rzeczy. Na pewno zrobiliśmy przy współpracy, bo to na wnioski mieszkańców oczywiście wszystko, i za sprawą przychylności władz miasta, co też pragnę podkreślić, i mojemu upórowi, dodam nieskromnie, tak, zrobiliśmy chodnik, ulica Robotnicza, Żurawia. Ostatnio zakończył się remont chodnika na Chorzej. Powstała tak zwana siłownia pod Chmurką, co też wiele osiedli już ma, także my też zapragnęliśmy. Powstał też niewielki, ale chodnik przy żłobku na ulicy Marszałkowskiej. To potrzebne zapewne. To bardzo potrzebne i dodatkowe oświetlenie, z którym tam cały czas jest problem. Tam ludzie po prostu sobie skracają troszeczkę drogę, tam na drugą stronę tak zwaną miasta przez tory, prawda? Czy do kościoła, czy do centrum. Także to ten chodnik był niezbędny, za co rzeczywiście spotkałam się z podziękowaniami. I to rzeczywiście cieszy. To są te miłe chwile, kiedy rzeczywiście warto się postarać, warto pobiegać choćby kilkanaście razy za jedną sprawą, bo czasem tak trzeba, no nie ukrywajmy. To nie jest tak, że idzie się jeden raz, tak wniosek się składa, a zawsze jest tak, oczywiście zrobimy to. To niestety tak szybko i tak pięknie nie jest, ale jak się jest konsekwentnym w działaniu, to myślę, że udaje się wiele rzeczy zrobić. Dla mnie priorytetem, kandydując do Rady Miasta, jest osiedle Stary Rynek zobaczone w jakby nowoczesnym wydaniu, ale żeby ta ulica dawno, mówię tu głównie o Marszałkowskiej, dawną świetność uzyskała. Czyli niegdyś to była najbogatsza przecież ulica naszego miasta. No nie możemy zapominać o naszej historii. Tam tętniło wszystko życiem. Tam rzeczywiście można było się zabawić, czy można było zjeść dobre ciastko, ubrać się, kupić buty, tylko ulica Marszałkowska i wiele, tak, wiele innych spraw można było właśnie na osiedlu Stary Rynek załatwić. I ja taką mam w zasadzie nie cichą nadzieję, ogromną nadzieję i to cały czas, jeszcze do niedawna powtarzałam, a dlaczego do niedawna, to zaraz rozwinę się w temacie. Powtarzałam, że trzeba mieć plan naprawczy dla tego osiedla. Stanęło na rewitalizacji. Rzeczywiście został uchwalony projekt o rewitalizacji osiedla Stary Rynek, o co bardzo zabiegałam. Tak zwany plan naprawczy, nazywa się to rzeczywiście rewitalizacją. Powstał komitet do spraw rewitalizacji, później komitet taki roboczy, w którym brałam udział czynny wraz z mieszkańcami, bo oczywiście bez mieszkańców nic się nie dzieje. Tu cały czas podkreślam, jak ważną funkcję mają mieszkańcy w życiu, abyśmy się wszyscy rozwijali, tak? Bo przecież to robimy nie stricte dla siebie, tylko dla całej społeczności, prawda? Dlatego bardzo jestem zadowolona z tego programu, ponieważ na podstawie programu rewitalizacji będzie można pozyskać różne środki z różnych programów. Tak jak już częściowo powstał program aktywności lokalnej PAL. Tutaj pani dyrektor Ania Kołodziejczyk pochyliła się nad tym problemem. Rzeczywiście kobieta też konsekwentnie działa, też wiele razy wnioskowałam o tak zwaną świetlicę środowiskową. Niemniej jednak stanęło to na takiej nazwie, program aktywności lokalnej, co spełnia tą samą funkcję prawie co świetlica, ponieważ gromadzi tam właśnie dzieci, młodzież, osoby starsze, w zależności jakie dni, wtedy dzieci odrabiają lekcje, są festyny rodzinne. Ostatnio organizowaliśmy wraz z moim stowarzyszeniem i w PAL-u przy ulicy Marszałkowskiej właśnie Andrzejki, gdzie dzieci dopisały, bawiły się naprawdę cały czas wspaniale. No rzeczywiście takie chwile cieszą. To jest właśnie to, o co w życiu chodzi. Nieść pomoc innym, którzy rzeczywiście czy potrzebują, czy też nie mają do końca warunków w domu, to dzieci mogą odrobić lekcje, są wolontariusze, przychodzą, pomagają. Dzieci tam miło i wesoło spędzają czas. Także to jeden jest właśnie z programów, które wchodzą w rewitalizację. Rewitalizacja to również aspekt społeczny. Tak, jak integracja. Integracja społeczna, tak dzieci, osoby starsze. Jest to oddźwięk ekologiczny. Można place pełne zieleni też zrobić. No ale tak jak mówię, no, gospodarczy, czyli w rewitalizację wchodzi mnóstwo aspektów. Takie pojęcie. Działanie kompleksowe tak jest. Tych miejsc zdegradowanych w mieście, a to niestety no,
stary rynek niestety do tych dzielnic obecnie należy. Także mam nadzieję, że dzięki programowi rewitalizacji nasze osiedle rzeczywiście będzie się rozwijało pod względem społecznym, gospodarczym, ale co jest najważniejszym tutaj chyba, jednym z najważniejszych punktów, trzeba tutaj duży nacisk położyć na termomodernizację budynków. Tak, to było też i efektowne. Miały być pieniądze teraz rozdysponowane aż na 6 budynków, czyli to jest już duży krok milowy, aby ta ulica zupełnie inny przybierała wygląd. A przede wszystkim godne życie dla mieszkańców. Ja jestem w komisji mieszkaniowej, także ja wiem, jak niektóre rodziny żyją. Rozumiem. To nie jest na XXI wiek. Naprawdę nie jest. Bardzo jest dużo tych wszystkich działań, jakie już Pani podjęła. My na pewno będziemy się przyglądali, jak stary rynek będzie się rozwijał, bo jest to zagadnienie szalenie ważne. Czas naszego programu, naszego spotkania już dobiega końca. Ja tylko powiem, tak? Że na koniec szybciutko, tak? Że te pieniążki zostały zablokowane na poziomie ministerialnym, więc nie mamy tutaj rzeczywiście w mieście na to wpływu, ale co jest ważne, 3 budynki zostały już termomodernizowane na Aptecznej, na Starym Rynku, także i w przyszłym roku, co też jest ważne, budynek numer 34 też będzie do termomodernizacji na rok 2017. Także powoli, małymi kroczkami dajemy radę, proszę Państwa, i proszę trzymać za nas kciuki, bo naprawdę robimy, będziemy obserwować, co tylko i kibicować. Się da. Będziemy obserwować, kibicować i odwiedzać Stary Rynek na pewno jako Telewizja i TV Zawiercie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Czekamy na następnego gościa. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. I czwartym gościem naszego 3 odcinka programu Poznaj Swojego Radnego jest radny Rady Miejskiej, pan Grzegorz Przybysz. Witam serdecznie, panie Grzegorzu. Tradycją naszego programu jest to, że na początku nasi goście opowiadają o sobie, łącząc treści dotyczące funkcji radnego z treściami dotyczącymi wątku życia prywatnego. Proszę bardzo. No cóż, jestem nauczycielem, pracuję w Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu. Oprócz tego jestem również trenerem grup młodzieżowych w klubie piłkarskim Warta Zawiercie. Aktualnie trenuję 2 roczniki. Jestem również sędzią piłki nożnej, także nie jest to tajemnicą. Staram się, żeby te wszystkie zajęcia przede wszystkim stwarzały mi... Znaczy jest to moją pasją i cieszę się, że mogę wykonywać to, co lubię. A bycie dla mnie radnym jest tak naprawdę takim ciekawym doświadczeniem życiowym, no i zawsze gdzieś o tym myślałem. Udało się zrealizować to w tej kadencji, także staram się jak najlepiej służyć mieszkańcom, jak i wyborcom z mojego okręgu wyborczego. A propos, pański okręg to znaczy jaki teren? To jest okręg Zuzanka 1, są to tak naprawdę 4-5 ulic. Jest to taki trochę dziwny okręg wyborczy, bo tak naprawdę on jest w 2 różnych punktach miasta, bo jest przydzielony takim dość rondem tutaj na Żabkach. I z drugiej strony jest to trudny okręg dla radnego, gdyż jest to większość terenów spółdzielni mieszkaniowej, Hutnik czy tam Zawiercie, a także wspólnoty mieszkaniowe. Także tak naprawdę jest bardzo ciężko tam poszaleć na tym osiedlu. No właśnie, czyli żeby cokolwiek zrealizować, musi Pan być w ścisłej współpracy, tak, z zarządem tych instytucji. Dokładnie tak. Dlatego też staram się te wszystkie jakby moje propozycje, to nie tylko patrzeć z perspektywy tego osiedla, ale też również to, co jest dobre dla całego miasta, no bo wiadomo, jesteśmy też radnymi miejskimi wszyscy, tak. Więc nie możemy się tylko tak skupiać na tym jednym osiedlu, bo to owszem, fajnie jest coś zrobić na osiedlu naszym, z którego otrzymaliśmy mandat, ale też bardzo ważne jest to, żeby dbać o rozwój całego miasta, nie tylko tych poszczególnych osiedli. Czyli jak organizm cały, prawda? Dokładnie tak. Jednak ja bym chciała na początku jeszcze skupić się na pańskim okręgu. Za te 2 lata, które już pan pełni swoją funkcję, co udało się zrealizować z pańskich planów? Z moich planów? Czyli z takich moich planów, które na początku skupię się na osiedlu oczywiście, no to udało się nam tam na ulicy Mickiewicza dobudować fragment drogi, który gdzieś w centrum miasta to było coś strasznego, żeby był piasek, glina, woda, tak. Gdzie mieszkańcom naprawdę utrudniało to życie. Inwestycja jest właśnie w tym momencie na ukończeniu, także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni i w końcu ten XXI wiek wróci tam na ulicę Mickiewicza. A z takich planów, które były dla nas bardzo ważne, dla mnie osobiście, z którym startowałem do wyborów, to były też te opłaty za
przedszkola, że zostały zniesione. Także cieszymy się, czyli że to... globalny wymiar, rozumiem. To był taki bardziej globalny, tak dla całego miasta. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc młodym mieszkańcom, bo tak naprawdę bardzo nam na tym zależy. Ja też jestem młodym mieszkańcem tego miasta, więc wiem, jak to wygląda. Miasto się starzeje, młodzi wyjeżdżają, dlatego jeśli my nie pomożemy tym młodym ludziom, no to będzie źle. Tak jest, no tak, to prawda. Także cieszę się, że gdzieś tam taka... ta pomoc dla tych młodych ludzi jest taka, że nie muszą dogonić tej babci, która biegnie przez pół miasta jeszcze z zakupami, żeby odebrać tego wnuczka z przedszkola, żeby nie naliczać dodatkowych środków. Także to jest, myślę, że jest to taka ważna rzecz, i która służy mieszkańcom. Niby prozaiczna codzienność, a jak ważna w codziennym życiu. Tak, dokładnie, jest to prawda. Tak. Pytałam o te działania, bo to bardzo ważne, co już zostało zrealizowane, a jeszcze interesuje nas bardzo, o czym marzą mieszkańcy Pana okręgu i na jakich działaniach chcieliby, aby skupiona została uwaga na przykład w 2017 roku? To, o czym marzą mieszkańcy mojego okręgu, to jest jeden taka rzecz, która jest bardzo ważna dla mieszkańców mojego okręgu. Jest to wyjazd ulicy Chłuczyńskiego na rondo na Żabkach. Gdyż tak naprawdę ta ulica cała jest odcięta od miasta, można tylko skręcić w prawą stronę w kierunku Huty, a stwarza to ogromne problemy, bo nawet dajmy za przykład, że przyjeżdża karetka pogotowia i musi objeżdżać. To co stoi na przeszkodzie, Co stoi na przeszkodzie? Rondo, które było realizowane kilka lat temu, czyli cała droga tam od ronda w centrum aż tutaj po Żabki, została zaprojektowana tak, że został stworzony prawoskręt dla tirów jadących do Huty. No wiadomo, Huta jest naszym bardzo ważnym zakładem przemysłowym w naszym mieście. No ale też nie możemy zapominać o tym, że robiąc dobrze Hucie, zapominamy o mieszkańcach. Ja mówię tutaj o osiedlu akurat Chłuczyńskiego, tam w tych blokach, tam jest skupisko bardzo wielu mieszkańców i oni mają to utrudnione życie. Mają jeden, jedyny wyjazd, który funkcjonuje przy szkole podstawowej numer 9. Dlatego ja w ostatnich tych latach kadencji będę się chciał skupić na tym, ażeby wymóc, spróbować, przede wszystkim najpierw zacząć dyskusję na ten temat. Ona już została zaczęta niedawno, bo miesiąc temu mieliśmy spotkanie z mieszkańcami. Także będę teraz pilotował to, co się dzieje z tym dalej. Bo prezydent też zaoferował się, że spróbuje ten problem rozwiązać. A ja myślę, że ten wyjazd byłby lekiem na całe zło tego tutaj osiedla. Pańskie priorytety do pracy jako radny to? Priorytety moje do pracy jako radnego. No ja bardzo bym chciał, żeby wszystkie działania, które będę robił, żeby były ukierunkowane w młodych ludzi, żeby ściągać tych młodych ludzi do naszego miasta, zatrzymywać ich, żeby oni nie uciekali. Tak jest. No. I to chyba wszystko, prawda? To jest, myślę, że najważniejsze, bo jeśli młodzi ludzie uciekną, no to zostaniemy tutaj. To jest inwestycja w przyszłość, to dokładnie prawda. Tak. Najbliższa przyszłość, przyszły rok, to reformy w oświecie, w edukacji. Pan jako nauczyciel jest bliski tym tematom. Czy już coś wiecie, co się w tym temacie wydarzy? Nie tylko jako nauczyciel, jestem również przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miejskiej w tej kadencji. Czy już coś wiemy? Tak naprawdę no, wszyscy wiemy, jaka jest informacja z mediów, jakie są plany, zamierzenia, ale tak naprawdę dopóki nie będzie tej ustawy gotowej, no to my możemy się przygotowywać teoretycznie. Na pewno będzie powołany w niedalekiej przyszłości zespół przez prezydenta, który będzie odpowiadał za wdrożenie tej reformy, ale póki co czekamy też, co będzie się dalej działo z tą reformą i jakie będą dalej toki tam tej ustawy w Sejmie. Bo dopóki nie będzie tam jasnej jakiejś takiej już deklaracji, że to wchodzi, że będzie ustawa, już będzie głosowanie, no to my możemy sobie teoretycznie dywagować na ten temat, ale wolelibyśmy już wiedzieć, na czym stoimy. Cóż, Panie Grzegorzu, nasz czas dobiegł już końca. To było niezwykle miłe spotkanie. Wiemy, jakie są priorytety. Zatrzymujemy młodych mieszkańców Zawiercia właśnie w tym mieście, bo to inwestycja w przyszłość. To tak gwoli podsumowania naszego spotkania. Ja Państwu bardzo dziękuję, że byliście z nami. To jest koniec trzeciego odcinka programu Poznaj swojego radnego. Zapraszamy do oglądania naszej telewizji ITV Zawiercie. Do widzenia. Dziękuję bardzo.